Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl. Zaczynamy program Co w sporcie na naszej antenie, a ja witam serdecznie państwa, ale równie serdecznie witam mojego i państwa gościa, który jest legendą, którym jest legendą polskiej piłki nożnej, polskiej reprezentacji. Jan Tomaszewski, były piłkarz, trener, polityk, działacz piłkarski. Kłaniam się pięknie, kłaniam się uprzejmie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. No i zacznijmy od pewnego przypomnienia, myślę, że dość nieprzyjemnego w kontekście reprezentacji, bo reprezentacja Polski rozegrała już trzy mecze eliminacji do Mistrzostw Europy. No i zaczęło się dość kiepsko, bo porażka 1-3 z Czechami, potem wygrana 1-0 z Albanią, no a w czerwcu, wszyscy pamiętamy, co w czerwcu się wydarzyło z Mołdawią. Porażka 3-2 pomimo prowadzenia 2-0. W tym momencie reprezentacja Polski znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli grupy E. Aby wywalczyć taki bezpośredni awans, musimy, no właśnie, znaleźć motywację, znaleźć pewne rozwiązania problemów, które się napiętrzyły w ostatnim czasie, na jesienne mecze z Wyspami Owczymi, Mołdawią, Albanią i Czechami. No i tutaj można by było przypomnieć sobie słowa trenera, selekcjonera Czesława Michniewicza, że 2-0 to niebezpieczny wynik. Pytanie, czy kurz po meczu z Mołdawią opadł? No i może ważne mniejsze pytanie, na co opadł? Czy mamy plac budowy w kontekście reprezentacji, a może pogorzelisko? Nie mamy po prostu reprezentacji na dzień dzisiejszy. Ja tylko króciutko przypomnę. Z Czechami szybciutko 2-0, no trudno, nie znał zawodników trener, stało się. Z Albanią pornografia futbolu. Przecież Albańczycy byli równorzędnym przeciwnikiem, ten mecz powinni zremisować. Z Niemcami Niemcy robili z nami, co chcieli. Całe szczęście, że był wynik. I ten wynik, miałem nadzieję, że podbuduje naszych zawodników przed meczami następnymi, bo jak Niemców pokonaliśmy, to praktycznie nie mam się kogo bać. Przed meczem z Mołdawią życzyłem moim młodszym kolegom, żeby zagrali tak jak Niemcy z nami. I co ciekawe, oni zagrali tak jak Niemcy z nami. Mieli 75% piłki, podań mieli 3 razy chyba więcej, strzałów 2 razy więcej i w pierwszej i w drugiej połowie przewaga była miażdżąca. Tylko była jedna wielka kompromitacja. I tu była kompromitacja i trenera, i selekcjonera, i zawodników. Dlaczego? Dlatego, że straciliśmy pierwszą bramkę na własne życzenie, nie wiem czy raz, ale chyba nawet półasystą był Zieliński, który podał piłkę Albańczykowi, strzelił bramkę z 27 metrów, 1-1. I od tego momentu zaczęła się panika w naszym zespole, powtarzam, panika jakaś idiotyczna, gdzie nikt nie potrafił ustabilizować defensywy. W ofensywie jeszcze jako tako szło, natomiast w defensywie, co oni przekroczyli połowę boiska, to była panika i alarm pod naszą bramką. I tutaj właśnie jest moim zdaniem pies pogrzebany. Po pierwsze, dlaczego pan Szanto ma prawo do zmiany? Dlaczego nie ma asystenta? Tak jak myśmy wszyscy sugerowali, Polaka, bo Polak by wiedział, że ten potrafi kierować, ten nie potrafi. Ja niejednokrotnie mówiłem, że Glik, Krychowiak, Grosicki są zawodnikami, którzy może nie będą grali od początku, ale ustawią tę defensywę w drugiej połowie. Nie było takiego zawodnika, graliśmy wszyscy jak, przepraszam, niemowy. Jeden zawodnik, który kierował drużyną w meczu z tych dwóch poprzednich meczach, to był Salomon, ale zapomnijmy o nim. Tylko że Salomon nie był powołany przy pierwszej jedenastce. Przy pierwszej kadrze, dopiero później został dopowołany. I to, co się stało, pierwsza bramka Zieliński, druga bramka głową, która była strzelona i nieuznana, sędzia, beznadziejny był sędzia, nie wiem dlaczego nie uznał tej drugiej bramki. Trzecia bramka, Kędziora, asysta, podanie do przeciwnika, bramka. Czwarta bramka, kapitalnie grający z Niemcami Szczęsny popełnia błąd i kolejna asysta, przegrywamy ten mecz 3-2. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. W końcu nasi zawodnicy jadą na urlopy zasłużone. Jak ja patrzę w internecie, w mediach społecznościowych, jak oni się urlopują i się bawią, to nie wiem, czy oni wygrali mecz na Wembley, czy co. Przecież kibice są na nich wkurzeni. Obawiam się, że tutaj nic się nie zmieni, bo do dnia dzisiejszego pan Santos sobie pojechał na urlop, nie chce
słyszeć o żadnym asystencie. Nie wiem w takim razie, ale w sztabie, przepraszam, że wejdę w słowo, w sztabie reprezentacji jest Grzegorz Mielcarski. Jaka jest dzisiaj jego rola, jak pan ją odczytuje? Czy w ogóle Grzegorz Mielcarski ma jakiś wpływ na to, co w kontekście reprezentacji się dzieje? Bo zdaje się z tych komentarzy, które płyną od różnych osób związanych z reprezentacją, że ten wpływ jest niewielki, o ile w ogóle. Przepraszam, ale czego pan się spodziewał? Kto to jest Mielcarski? Jest to były zawodnik, który dla mnie jest jako tłumacz z portugalskiego na polski. No i te trzy mecze właśnie świadczą o tym, że ani team manager, ani Mielcarski nie zabierają głosu. I sam to ze swoimi zagranicznymi pomocnikami mówi na treningu, oni się kapitalnie prezentują. Co innego jest trening, panie trenerze, a co innego jest mecz. Trzeba znać psychikę zawodników, trzeba wiedzieć, kto coś powie. Nikt nic nie mówi. W tym momencie wszyscy sobie pojechali, dobra, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało i następne mecze wygramy. Tyle tylko, że następne dwa mecze gramy u siebie z Wyspami Owczymi, gdzie jeszcze pan może zagrać i też to spotkanie wygramy, musimy wygrać. Natomiast kluczowym dla mnie spotkaniem będzie spotkanie z Albanią. Jeśli tam nie zagramy prawdziwego futbolu, to my się na mistrzostwa zakwalifikujemy, bo tam przez tą Ligę Narodów bo to z pół Europy będzie grało. Tylko po co się zakwalifikujemy? Po to, żeby jeszcze raz przeżyć mecz ze Słowacją i przegrać eliminację już w pierwszym meczu? Nie. Dlatego mówię, po tym meczu muszą być jakieś konsekwencje. Konsekwencji nie widać. Jedziemy dalej. Ale z czym jedziemy dalej? Odpoczywamy, odpoczywajcie. To pytanie. Po prostu trzeba w tym momencie, nie wiem, czy sięgnąć po Blika, czy sięgnąć po Grosickiego i Krychowiaka, którzy będą, ja mówię, potrzebni, bo jak będziemy przegrywali, nie daj Boże, no to ten Grosicki na te 25 minut się przyda, bo jest nieobliczalny. Jak będziemy wygrywali, tak jak tutaj było, to po prostu Krychowiak tymi swoimi kiwkami, jak to ja mówię, takimi wiejskimi, zyskałby bardzo dużo czasu. Natomiast nie ma już praktycznie możliwości błędu. Pan Santos zadowolony. No nie wiem, z czego zadowolony. Pojechał sobie na urlop. Zamiast w tej chwili właśnie intensywnie wziąć sobie jakiegoś asystenta, żeby jemu coś powiedział. To sprawa pytanie. Jeszcze jedna. Proszę zauważyć, jakim my jesteśmy zespołem. Kompromitacja pełna. Przystanie 2-1. Kamiński wychodzi sam na sam. Lewandowski mu dał dobrą piłkę. W pewnym momencie Kamiński wychodzi sam na sam. Zamiast strzelać, on podaje piłkę. On podaje. I co po niektórzy komentatorzy mówią, podał do tyłu. A mnie guzik to interesuje, gdzie podał. On powinien albo strzelić, albo podać tak, żeby Szymański to wykorzystał. Sprawa druga. Jak ja widziałem, że do rzutów wolnych szykuje się dwóch zawodników, Szymański, Zieliński, to mówię, po jaką cholerę? Proszę mi pokazać nawet drużynie niemieckiej, gdzie jest dwóch rozgrywaczy. Tam albo jest Kimmich, a jak Kimmich nie gra, to jest Gerecka czy ktoś inny. Jest jeden rozgrywacz, a tutaj tracimy jednego zawodnika, bo oni w dwójkę stoją i nie wiadomo, który z nich strzeli. Wielka sztuka. Także dla mnie w tej chwili nie mamy zespołów, nie mamy asystenta. To jeszcze pytanie o samego selekcjonera Fernando Santosa. Pojawiły się takie sugestie, że być może warto by było wymienić selekcjonera, choć ja nie wiem, czy to dobry pomysł, bo już tych zmian było dość sporo, ale pojawia się tutaj nazwisko i pojawia się powrót do pewnych plotek, czyli Marek Papszun. On sam na łamach przeglądu sportowego mówi w ten sposób: miło mi, że jestem wymieniany jako kandydat, oby nie zostało tak na zawsze, że będę wiecznym kandydatem. Nie ukrywam, że ta posada to jest mój cel, ale to nie zależy tylko ode mnie, muszą chcieć dwie strony, musi być odpowiedni moment i tak dalej. Czy Marek Papszun to rzeczywiście dobry kandydat, żeby ewentualnie Fernando Santosa zastąpić, czy w niedalekiej przyszłości, czy w dalszej? Ja uważam, że nie jest to dobry kandydat. Dlaczego? Dlatego, że osiągnął sukces z Rakowem. Tak, zgadzam się. Tylko co ten Raków znaczy? Przecież w Lidze Europy, czy w Lidze Mistrzów, czy w Lidze, nie grał, no bo odpadają, my odpadamy z eliminacji do eliminacji. Jedynym trenerem, który mógłby prowadzić reprezentację, jeśli chodzi o Polaka, to jest Skorza w tej chwili, bo zdobył Mistrzostwo Polski, zdobył naprawdę w Azji
wielkie, wielkie zaszczyty, czyli prowadzi drużynę na arenie międzynarodowej i on jest dla mnie takim naturalnym. Natomiast ja nie zmieniałbym Santosza. Dlatego ja bym mu po prostu, przepraszam, no porozmawiał z nim po męsku, powiedział: panie, no weź pan asystenta do jasnej cholery, bo pan nie masz zielonego pojęcia o tym, co ci piłkarze reprezentują. Bo to, że oni reprezentują się na boisku, to tak. Na treningu to wszyscy są dobrzy. Natomiast chodzi o mecz, chodzi o, jakby to powiedzieć, wysławianie się. Ja nie zapomnę meczu Manchester City, który grał z Realem Madryt, i tam ci chłopcy byli tak sterowani przez siebie, że oni zbędnego metra nie zrobili zbędnego. Wygrali 4-0, mogli wygrać jeszcze jeden, gdyby Haaland miał ten. Także tutaj ja nie widzę możliwości zmiany. Tyle tylko, że trzeba stworzyć zespół. Nie można od razu odmłodzić, to młodzieżówkę wstawmy. No to co, zmienimy szyld, prawda? No, tylko, że nie będziemy mieli grać na arenie międzynarodowej. I o to przede wszystkim chodzi. Czyli co PZPN zrobi, nie wiem. Jedna sprawa, która mnie w tym momencie jakoś tak męczy. Jeśli to jest prawda, to co Bilik odpowiedział pewnemu internaucie, ja mówię, jeśli to jest prawda, to uważam, że prezes PZPN-u powinien tutaj zabrać głos. Ja tylko przypomnę, że trener reprezentacji Anglii kiedyś powiedział coś o niepełnosprawnych. Powiedział to w piątek, w poniedziałek już go nie było. Nie było go jako selekcjonera reprezentacji. Jest to po prostu dewaluacja. I zawodnicy typu, powiedzmy, to jest pierwsza sprawa, druga, typu Zieliński, typu Kędziora, muszą być ukarani, mówię tak w cudzysłowie, przez trenera, nie wystawiając ich do pierwszej, do podstawowej jedenastki. Niech oni będą rezerwowymi. A co z Robertem Lewandowskim? O Roberta Lewandowskiego zapytam, bo jego nazwisko nie padło w naszej rozmowie, a po tym spotkaniu z Mołdawią posypały się na niego gromy i zaczęto wskazywać nawet na to, że ta opaska kapitańska u Roberta Lewandowskiego to tak nie do końca zasłużenie, bo tej roli kapitana Robert Lewandowski dobrze nie wypełnia. Taka jest prawda, czy może jednak... Prawda jest inna. Robert Lewandowski musi grać w tym zespole. Jest jednym z najlepszych piłkarzy świata i kiedy on występuje na boisku, jest kryty przez dwóch, a czasami przez trzech zawodników. A jest dobrym kapitanem? Proszę? Jest dobrym kapitanem? Bardzo dobrym. Natomiast jest jedna sprawa. To jest najgorszy sezon w historii Roberta Lewandowskiego. Poszedł do Barcelony. Gdzie są ci wszyscy znawcy, ci wszyscy dziennikarze, ci wszyscy komentatorzy? Jaka Barcelona, jakie to? Ja byłem jednym człowiekiem, który powiedział, źle robi, że idzie do Barcelony, bo gdyby nie poszedł do Barcelony, to jestem przekonany, grałby w Bayernie, bo musiał grać. Na Mistrzostwach Świata byłby w innej sytuacji, bo byłby w dalszym ciągu królem strzelców i grałby inaczej, bo w Bayernie on grał jako ta dziewiątka, a 6-7 harcowników było, którzy dawali mu piłkę. Tutaj musi się cofać. On ma PESEL i w ten PESEL niestety przy cofaniu się i graniu 12 kilometrów w bieganiu, bo do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu, Robert gra po prostu słabo. I to jest ten. Natomiast to, że Robert powinien grać, nie ulega żadnej wątpliwości. To, że powinien być kapitanem, żadnej wątpliwości. A to, że wybrał Barcelonę, no jego sprawa, on sobie może robić co chce. A potrafi Robert Lewandowski, jest to ze szkodą dla polskiej piłki. A potrafi Robert Lewandowski budować wokół siebie drużynę, wokół siebie atmosferę tą reprezentacyjną. Tak, tyle tylko, że jaką ile piłek dostaje. Czyli to jest główny problem. On nie dostaje tyle piłek, ile dostawał w Bayernie. On nie dostaje tyle piłek, ile dostał w Bayernie w Barcelonie. I Robert Lewandowski po prostu wiadomo, że on będzie, to już jest końcówka Roberta, ale jeśli on jest na boisku, to dwóch przeciwników jest nim zainteresowanych. Czyli jeden z nas jest wolny. A u nas tych dwóch rozgrywaczy przy piłce stoi i zastanawiają się, kto wybije rzut rożny. I niech to będzie podsumowanie dla naszej rozmowy, dla naszego spotkania. Pięknie dziękuję za nasze spotkanie. Życzę dobrego, spokojnego, mimo tych emocji sportowych, dnia. Ja również państwu życzę, żebyśmy się zakwalifikowali z drugiego miejsca. Czyli życzę, znaczy nie życzę,
Żądam w tej chwili 6 punktów, bo tu już marginesu nie ma. W tych następnych 2 meczach. Trzymamy za to kciuki. Jan Tomaszewski, były piłkarz, trener, legenda polskiej piłki, był moim państwa gościem w programie Co w Sporcie na antenie telewizji w Polsce.pl. Jeszcze raz dziękuję, a państwa zachęcam do pozostania z nami oczywiście.